Siemano wariaty, w dzisiejszym odcinku, jak sami pewnie widzieliście po tytule, ukradłem motor 3 króli z domu Gen Z. Ale to, co wydarzyło się potem, przerosło wszelkie oczekiwania. A wy pamiętajcie o zostawieniu łapki i subskrypcji, bo zbliżamy się do 400 tysięcy. A chyba, że wbijamy jakoś ten dyk. Tylko on mi nie podał numeru, tak bym zadzwonił. A przez to, czekaj, przez to jakbyśmy przebili? Nie, no ja nie przejdę. Nasz nagrają mi. O, hejka! Hello, witam po was. Siemanko, hej. Siema! Siemano! Siema. Dobra, jak ty chcesz to zrobić? No właśnie, jest jeden problem, co nie? Nie wiem, gdzie jest motor, to jest pierwszy problem. Ja wiem. Gdzie? No ja dziś nie jeździłem pod domem Gen Z, ja jak odstawiam samochód, to nie jeżdżę. Dobra, a gdzie on jest? No pewnie u siebie w domu. A w Krakowie? No to motorem. Bo na stopę jak pójdę, no to raczej nikt mnie nie weźmie, co nie? Z motorem, no nie sądzę. No właśnie. Dziara za dziarę? Kurcz tak cierpi na tej dziarze, stary. Nie, ale ja pamiętam, mi siostra robiła to, ja po prostu jestem taki cienki do dziar, ja przy tym prawie się popakałem, naprawdę. To tak nie robimy dziarę za dziarę, tylko ja dziaram kostkę sam. Przekupuję kostkę, żeby zrobić sobie odcinek dziarę. Co? Niech ci będzie. Dobra. Będę płakał dzisiaj na odcinku. Let's go. 800? Za małą dziarę? Tak. Ja pierdzielę. Ej, dobra. Przyjechałem pociągiem za 500, bo wsiadłem i nie kupiłem biletu. Teraz 800 będę jeszcze wydawał. Zróbmy mi najpierw, jak już jest moja igła. Dobra, mieliśmy krasie rower, a aktualnie robimy sobie matching tatuaże, nie? Motorynka! Masz to na rysy w ogóle! Bez kitu! To rower mogę narysować. Narysuj najprostszy motorek. Najprostszy motorek. Jak się motor rysuje? Okay. Dobra, daj. No sam sobie narysuj, no. Nie będziecie brzydził mojej nogi, a Haluxa. Ej, to będzie spoko w sumie. No jest. Fajne to będzie. Szacuneczek dla Kostka, serduszka w komentarzach dla Kostka i zostawcie mu suba na kanale, bo... Ej, robisz to w samym miejscu jak coś, dobra? Zrób mu promkę 50%, jak zrobi backflipa. No nie umiem, nie umiem, ale zrobię za 50%. Za 50% zniżki zrobił. No i zaraz będę robił backflipa. Jak się uda, no to będę miał 50% promki, o ile się nie zabije. Ale jak coś mam ubezpieczenie, tak więc może będę miał 100% promocji, jak coś mi się stanie. Ej, on to jest ten młodszy brat, co przychodzi do towarzystwa, wiesz, do starszego brata, co jest starsze towarzystwo i oni go namawiają do tego najgorszego, do złego, potem wraca do domu stary z wymazaną mordą, markerem, pachnie od niego szlugiem, no nie, wraca, matka wściekła, no nie, gdzie on był, co on robił i nie sprzeda się na brata, no nie. No. Nie, słuchajcie, drodzy widzowie. Nie róbcie nigdy takich pomysłów, ja po prostu jestem lekko głupi i po prostu czuję, że to zrobię, po prostu czuję we krwi, że to zrobię. Tak więc nie boję się tego, ale pamiętajcie, wy nie róbcie tego nawet jak to czujecie. Okej? Okay? Dobra, umowa. Dobra, robimy to. Już nie zrobisz tego, k***a, jak nie umiesz robić salta w tył jeszcze na beton, na kafelki. To stary, zrobisz. Zrobię to! A jest reinikować? No jakby żartujesz nas. To jest mega creepy akurat, ja tylko odwracam stronę. Ty byś zrobił? No ja umiem normalnie salto z ziemi, ale no, to bym nie robił na przykład. Patrz, czy nie ma ostrych kantów. Dobra, robię to, nie ma chwili zastanowienia. Po prostu, o, jeszcze kostek tam na glebę zaliczył. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. Co jest? Nigdy nie robiłeś, naprawdę? No serio? Serio. Tak naprawdę jestem zawodowym kaskaderem, a salta potrafię robić tak dobrze, jak freeze potrafi jeździć na rolkach. Kostek, ty umiesz dziarać? A on nie dziarał. Nie, no pierwszy raz będę. A przysięgasz? No serio, pierwszy raz. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Jak salta. No, tak jak salta, dawaj. Dobra, i teraz oficjalny statement dla was, że to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy robię dziarę z jakimś po prostu influencerem. Postek po prostu to jest świr i szanuję go. Spoko content robi. I robię to tylko z nim. Z nikim więcej nie zrobię, chyba że będę miał jakiegoś przyjaciela, z którym na YouTubie będę działał bardzo długo. To wtedy możliwe, że zrobię. O, czekaj. Oj, się boję tego. Ej, dobra, czekaj. Ale śmierdzi. No nie ruszaj się. No czekaj, no chłopie, to mnie tak piecze. No, zrobiłem motor, ale jeszcze dodatkowo zrobiłem ciebie na nim. On ma u mnie szacunek na dzielni. Zobaczcie, jaki podobny do mnie. Kostek ma talent. No, fajna dziara, polecam. Dobra, przelewamy 400. Przeszło. Dzięki. Dzięki bardzo. Bardzo mi się podobała ta usługa. Dobra, dzwonimy po helikopter. Uwaga, proszę. Teraz jest zasięg, tak więc... O, jest, dawaj, let's go, dawaj, napisał. Bo tam nie było zasięgu, tak więc... Oby, Marceli, proszę. Siemano! Hej. Ej, dobra, jestem teraz Kostkiem i dobra, Kostek ci wyjaśni, o co chodzi, trzymaj. Cześć, przylecisz po nas helikopterem? No. No i git, to Kraków, dom Gen Z. Tam obok jest pole. No ale to nie teraz, ja nie mogę w nocy latać.
No mówiłem ci, że się w nocy nie da. Dobra, a teraz przenosimy się do Ubera, którego Kostek zamówił pod dom Gen Z. I w trakcie jazdy zaproponował nam swojego znajomego, z którym moglibyśmy wrócić. Ale to, czy z nim pojedziemy, zobaczycie w dalszej części tego odcinka. Ale no 50 zł ci weźmie za godzinę, wiesz, za pomoc w czymś, no nie? Normalnie 6, do niego dzwonimy. 6 razy. On nam pojechał po jakieś rzeczy zapłacić, czy coś. On serio jest taki mega. Masz, przedstaw się normalnie i gadaj z nim. Serio? Serio, no, no. Pogadaj z nim. Gawronek mówi. Nie wiem, kojarzysz mnie? Mniej więcej. Dobra, i nagrywamy odcinek, że kradnę motor Trzech Króli z Kostkiem. I pytanie, czy ty byś był w stanie pomóc, bo nie mamy z kim pojechać z Krakowa do Warszawy. Ja bym ci normalnie zapłacił i tak dalej. Chcesz, żebym zrobił teraz tripa z Krakowa do Warszawy? Dokładnie tak. Z motorem. I potrzebujecie auto? No, z tobą, bo nie mam prawa jazdy. Czy jest to wykonalne? Wydaje mi się, że tak. Let's go! Poczekaj, czyli mam cię tylko przewieźć, jo? Tak, ja jesteś kocurem, od razu ci mówię. Za 3 minuty ci oddzwonię, czy powiem, czy mogę. Raczej tak, ale za 3 minuty oddzwonię, dobra? Dobra, dzięki wielkie. Tego się totalnie nie spodziewałem. To jest grube, normalnie pan z Ubera nam zaproponował, że może pojechać do Warszawy za 8 słów teraz z motorem. Dobra, wchodzimy kraść motor. Pierwszy raz jestem w domu Gen Z jako uczestnik Teens. Jak się z tym czuję? Znakomicie, no. Nie wiem, fantastycznie jest. Halo. Pan od Ubera zaproponował, że weźmie 7 stówek za tą akcję. Chłop Uberem do Warszawy będzie jechał. 7 stówek do Warszawy? Tak. Tak, dokładnie tak. Ej, dobra, szczerze nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe. Patrzcie, on sobie tu normalnie stoi, nikt go nie pilnuje. Tylko kluczyki musisz zdobyć, co u mnie w pokoju. Ej, patrzcie, jakiego fajnego bilarda mają. Ej, musimy mieć takiego w domu Teens. No i co? Musimy mieć takiego w domu Teens, nie odpuszczę. Przebijasz? 5 dych mniej raptem, to nie wiem, trzeba sprawdzić. 650, tak? No. 600. Przebił. No nie przebiję wam tego, bo muszę mieć też, jak będę wracał kasę. Oj, Bartuś. No dobra. Bo za 6 stówek to nie wiem, czy obrócę. Dobra, rozumiem. No siema, co tam? 6 stówek chcą, tak? Zgadza się. Za 6 stówek was mogę zawieść. Tak mi się wydaje. No to teraz. Tyle samo co ja. Teraz porównij. Nie, no dobra, Bartek, dobra. Te negocjacje do niczego nie dążą, mamy tutaj tego pana od Ubera koło siebie, tak więc nie ma co też zawracać ci tyłka. Nie, no jak macie kogoś obok siebie, to też bez sensu, żebym ja się tam pakował, nie? To jest ta sama cena. Siebie. Dobra, ktoś da 599? Co, wchodzimy tako? No weźcie, dogadajcie to może, dajcie mi telefon, dobra, czekaj, co jest? 550. No, bo żeby było ciekawie, też ja lubię takie rzeczy, więc mogę w sumie dla kompletu też pojechać bardziej. 550. No to jest dla kompletu, nie? Dobra, no to 540. Oddychy się bijemy? Nie, mniej niż 550 nie zajdę. Czyli koniec negocjacji. Dobra. Dobra, Bartuś, dziękuję ci serdecznie. Ale dziękuję za dobra. Możliwość uczestniczenia. Dobra, będę o tobie pamiętał. No, jak coś to zapraszam. Dobra, dzięki wielkie. Niestety, Bartek poległ. Tutaj pan YouTubera wygrał. Dzięki. Wielki szacunek. Dzięki. Dobra. Może jakaś rundka w bilarda. Dobra, rozgłośmy się. Co to jest? To są te odcinki chyba, co? Nie, może to spawali, nie? A, te noże. Okej. Okay. Ale to jest fajne. Jeszcze mi tu coś ukradniesz, to mój... Dobrze, że to mój ostatni dzień, bo... Dobra, idziemy w tych oksach, fajne są. Mogłem sobie jakieś zdjęcie wydrukować i im podrzucić, ale... No niestety, nie wiedziałem, że ja tu będę. Mamy to. Mamy to. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Idź. Miło było. Pakuj może. No i co? Kostek... Patrzcie na jego ten... Wygin nam śmiało ciało. Dla mnie to. Dobra, ja mam jeszcze jeden pomysł. Wiecie, jaki Kostek robi content? Jest z ludźmi. Kostek, czy chciałbyś mnie nakarmić? Ja ocenię twoje jedzenie, bo chyba nikt tego jeszcze nigdy nie zrobił. Ty jesteś dobry. Mądry. No to. No, dawaj. Uwaga, kuchenne rewolucje z Kostkiem. Jak ty to nazywasz? Tak dokładnie? Co dziś jesz? O, co dziś jesz, ale to z Kostkiem. Tak więc zobaczmy. Przygotuj mi coś, a ja to ocenię. Nie! Bo jest tam jeszcze dynka. Już wiesz, czego nie lubię, sera. Tak więc
A w sumie, ej, bo daj bez sera, bo był spoko w sumie. No to widzisz, może daj mu szansę. Nie wymyśli coś bez sera, jak widzisz, że nie lubisz. No dobra, dobra. No to buldak bez sera by, nie byłby zły. Przysięgam, że się zżygam, jak ostro dostanę. To jest moja największa zmora. Ej, dobra, ale wygląda to ładnie. Szczerze, buldaki wyglądają ładnie i słodko, ale czy tak smakują? Nie sądzę. Wykładamy spółkę. No jak nazywamy spółkę? Skowronek. Polisz. Nie, to będzie ostrciul. Nie, coś. O chłopie, ile ty mi tego dodałeś? Ej, ja tego nie zjem. Ja tego nie zjem, przysięgam ci. Zmarnujesz jedzenie? Hashtag gawronek marnuje jedzenie na Twitterze. No i ma. Hashtag free gawronek, bo nie jem ostrego. On chce mnie po prostu tutaj wykatrupić, nie? I miałem wrócić z motorem, a po prostu skończę na podłodze w domu Gen Z. Skończyłem. On dodaje rzeczy, których ja nie lubię. Jak ty możesz pietruszkę robić? Ty jesteś pietruszka. Mam pietruszkę. On chodzi do szkoły, czy co? A nie widzisz, że mam plecak? Proszę, testa. Ale wygląda, powiem szczerze. Są też ocenki za wygląd? No pewnie. Okej, dobra. To szczerze. Ale ogólna jest jedna ocena tylko. Ogólna jest jedna. No. Dobra. Ale tak szczerze, jakbym miał teraz oceniać, tak jakby wygląd samego jedzenia, oceniłbym nawet na 9 na 10. Brakuje mi tu jakiejś polewy, jakiegoś czegoś, ale no to 8 na 10. 8 na 10. Mogę ci dać polewy. Ale nie wiem, czy chcesz. A ostra? Bardzo. No nie, no to dobra. Dobra, no to daję 9, to bo chciał dać polewę, chciał być miły, ale dobra. Teraz test. I co jeszcze oceniasz? No smak. Smak i jak wszystko wygląda? Wszystko, całokształt. Całokształt, dobra, no to... Ale weź z zielonym. No to jak robił jedzenie, to bardzo dobrze je robił, skupił się na nim. Ze wszystkim, nawet nie... ze wszystkim weź. No mam zielone, zobacz! Mało, weź więcej z zielonym. A to będzie ostre, człowieku, ja nawet nie poczuję smaku tego. Nie będzie ostre. Bo to mi zagłuszy smak, mój język zagłuszy to. Nie, powiem szczerze. No, szczerze. Szczerze ci mówię, że pierwszy posmak był dobry. Pierwszy posmak był dobry, ale jak poczułem to ostre na języku, to nie wiem, czy to zjem. To zmarnujesz? A nie chcesz mi pomóc? Nie, no nie. Coś przyjechał? Szybko, szybko. Misja. No przecież masz kluczyki już. No dobra, jak ktoś mnie zobaczy. Ja ci mówiłem 15 minut. Kupię wujek, póki przyjedzie, będzie do mnie strzelał? Ja ci mówiłem 15 minut temu, żebyś stąd szedł. To ty mnie tu zaprosiłeś. Ty chciałeś jeść. Ej, ja chciałeś jeść. Szczerze wam powiem, nie jest to jakoś na maksa ostre, ale było ostre. Elo! Pola zaraz popije kostka, będę musiał wkroczyć. Dobra, udało się. Wychodzimy. Ogólnie Pola wbiła do domu Jersey. I udało się chyba i nas nie zobaczyła. Co jest z***aś? Przyznaj się. Kostek. Udało się, dobra. Jaki fart, ja byłem tak... Kostek! Kostek! Ej! Ej! Dobra, idzie Uber. Dobra. Co, może ja mam? Mamy to. No tak, a co ty? Ej, kluczyków zapomniałem. A gdzie masz? Co? Gdzie masz? Żartowałem, mam je. Chodź, pomóż mi z motorem. Ale dobra, czekaj, nie oceniłem ci kuchni. Nie oceniłem ci kuchni. Szczerze, moja rzetelna ocena na początku mi bardzo smakowała. Ja zadam całe. Proszę bardzo, dało. Faktycznie, było na początku bardzo dobre, ale że nie nienawidzę ostrego. Nie będę oceniał tego ostrego. Ocenię tylko początek, tak jakby nie, który był dobry. I oceniam twoje kuchnię 9 na 10. Bardzo dziękuję. Serio, serio, dobry jest ten buldak, ale jest za ostry. Jakby nie był ostry, nie dodałby ostrego, to serio bym go zjadł całego. Tak więc, dobra. Zawijamy motor. Let's go, baby! To możesz rozłożyć w sumie w bagażniku. Dobra, to biorę. Chłopie, profesjonalne pakowanie. Widziałem pole przez okno. Na szczęście nie spojrzała. Jeśli co, nie będziesz go kupować? Nie. No, dawaj pan.
Mamy go już koło Ubera. Jeszcze się nikt nie zobaczył. Tak więc ja już praktycznie mówię, że to jest misja udana. Trzeba go tylko tam wpakować. To będzie giga ciężkie. Do bagażnika raczej nie damy rady, co nie? Ja nie jesteśmy w stanie odkręcić tej tiery. Dobra, chyba misja się powoli udaje. Tego kiera właśnie. Masz te co kiery. Okej. Czekaj, jak to idzie? Drugi Demek się pociągnął. A jak ty, Damian, tam się zmieścisz? Jeszcze tego nie wiem. Chora misja. Niczym nie uczestniczyłem, nic nie wiesz, nie było mnie tu, idę się pakować. Wielkie podziękowania tobie, Kostek. Jak coś, to... Nie znasz mnie, nie kury pisz do niego, nie do mnie. Nie wiesz, kim jestem, nie było mnie tu. Żegnaj. Bracie. Cześć, miłej drogi. Kocham cię! Ja ciebie trochę. Kostek mnie trochę kocha. Ale zanim jeszcze wrócimy do domu Teens, to potrzebujemy jeszcze jednego wspólnika kradzieży, którym będzie... No ale wiecie, że to jeszcze nie koniec. Postanowiłem, że osoba z ekipy będzie musiała podpisać markerem to, w sensie motor. Napisałem wiadomość do MyFirek. Siemano Maja, za 2-3 godziny będę w Krakowie, bo nagrywam odcinek 100 influencerów, podpisuję rzecz, o której nie mają pojęcia. No to niestety będzie jedyną influencerką, która podpisze ten motor. Ej, ogólnie musisz zasłonić oczy. Dobra. Ale musisz tak zasłonić, że serio nie możesz nic widzieć. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. W sensie ktoś... wiem, że mam coś podpisać. Tak, masz marker? O, mamy w domu, a myśmy byli w sklepie. Dobra. Nie będę widzieć, teraz git. Dobra, czekaj, prowadzę cię. Okay. O kurde, uważaj. Na co? Żartuję. Maja bała się podpisać rzecz, bo myślała, że to umowa. Dlatego zadzwoniła do Kostka, żeby się upewnić. Mam nadzieję, że to coś fajnego. 100 influencerów się na tym podpisuje. Okay. Serio. A podpisali się do ten? Ode mnie, do mównicy? Tak. Zadzwoń do Kostka. Podpisałeś się na u Gawronka? No, a co? No nic, tak wiadomo. Musisz mi jakby... Czekaj, musisz tutaj to dokładnie tu podpisać. Tutaj. Nie. Tu. Tu? Tak. Dobrze, jest. Wydaje się, że wszystkie litery są w tym samym miejscu. Jest podpis, okej. Okay. Widać okay. go? Jest tak, podpis? Widać. A jest, widać Maja, tak. Czy to wszystko naraz napisam na... Co? Widać Maja. Jest, dobrze, udało się. Let's go! Dobra, mamy to, nie mam dalej pojęcia, co to jest. Serio, to totalnie chodzi. Zero to pojęcia. Chodzi. To była taka akcja, tak naprawdę, bo pan Subera Kuba się zgodził tak nagle, dynamicznie, bo usłyszał rozmowę, jak gadamy z jakimś innym chłopakiem, czy nas podwiezie i tam negocjował, on wynegocjował 9 stów i nagle Kuba się odzywa 800 i zaczęli się negocjować i doszło do tego, że jedziemy z Kubą za tam 500 zł czy tam 600. O, ale to specjalnie was wiezie, czy jechał w stronę was? Tak, specjalnie. A coś ma większy samochód, tak, że damy sobie radę? Nie ma większego samochodu, ale my nie damy radę? No wszystko da się radę. No właśnie. Kocham cię, mamo. Widzicie, mama wspiera. Jesteś niemożliwy, naprawdę. Siema. Trochę podróż się wydłużyła i jechaliśmy jakoś 3 godziny z Krakowa do Warszawy i trochę sobie pospałem. Najważniejsze jest to, że mam części. Mam tutaj dwie sierówki, które wcześniej odkręciliśmy. No i klucze, tak więc niczego nie zgubiłem. Za chwilę szybko złożymy, no i oficjalne wjechanie do domu Teens. A rano będzie reakcja wszystkich na motor i na tatuaż. Dobra, ale jeszcze przed tym chciałbym bardzo podziękować Kubie, który nas tu zawiózł. No i leci do ciebie 640 zł, 540 za tak jakby obiecaną ten. Jeszcze podjechaliśmy do Mai, za co dostałeś stówkę. Dobra, tak więc leci. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Tak więc bardzo ci dziękuję, serio bardzo nam pomogłeś w tym. Gdyby nie ty, nie wiem co byśmy teraz robili, może byśmy stali w Krakowie jeszcze i szukali podwózki. Tak albo pociągu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ej, dobra, na szybko wkładaj klucz. Kosek, jak dałeś mi zły klucz, nie dałeś mi klucza do motora, to się do ciebie przejadę, nie? I naprawdę ogólnie cię na te na łysą, nie? Dobra, masz farta, Kostek. Dobra, to trzeba ci wcisnąć, to chyba trzeba wcisnąć. Nie, coś jest nie tak. O. O. Prawy to jest gaz. Widzimy tyziaków. Nie?
No, widzieliście to? No. Ten motor jest jakiś głupi. Przysięgam, że dobrze puszcza sprzęgło. No widzicie? Zapomniałem o sprzęgle, ale pojechał. Jesteśmy w domu Teens. Widzimy się jutro i zobaczymy reakcję Teensiaków na tą piękną bestię. Dobra wariaty, no co? Jest już poranek, idę wyparkować na dwór motorek i będzie reakcja Teensiaków na motor i na tatuaż. Więc zobaczymy, jak zareagują. Wołam Teensiaków i widzimy się zaraz. Dobra, dawajcie. Dobra, co ja pierdzie. O kurde. Dobra, nie. Ja ogólnie widziałam już wczoraj w nocy, jak odbierałam Marcela, odbierałam mu bramę, ale nie widziałam go tak w całości jeszcze. Jaki on jest mały, śmieszny. Kury, kury. Czy ty po to pojechałeś specjalnie do Krakowa? No. Ty czemu to jest takie malutkie? Ale po co ci to? Marcel, co? Jak on się dowie... Zarąbiste! No fajne! Zarąbi się, ale jak on się dowie... Gorzej, że nie mam prawka, ale chyba no. Po podwórku jeździ, nie? No, to no tak. Tatuaż właśnie nie jest za duży, ale ma fajne znaczenie dla mnie. W sensie od wczoraj. O kurde! Ej, ja nie mogę! Ej, nie zapomnisz o tym nigdy! Mogę dotknąć? To jestem ja, no. Gawron! To jest gawron! Boli cię to? Jest tak. Co? Nie, normalnie. To gdzie ty masz ten ale opatrunek? Wczoraj mi spadł. A. Jezu, ale noszę ty musisz założyć. Ja pierdzielę. Kurde, co jest grane? Ale na ile oceniacie to? Ej, ale fajne. Jakbyś tak zrobił gdzieś tutaj, to też spoko. Ale myślałam, że będzie większy, że jest okej. On ma motor bez człowieczka i mi domalował człowieczka jeszcze. Gratulacje, gawron, nie sądziłam, że serio pojedziesz, weźmiesz jakiś skuter od ludzi i wrócisz tutaj z Krakowa. Najlepsze było to, że wczoraj tak się pytam Marcela. Ty Marcel, powiedz mi jedną rzecz, no dobra, ty ten motor, no może mu ukradniesz, może ci się uda, pomyśl o jednym, jak to nim wrócisz do domu, nie? Ja jeszcze nie wiem, bo nie chcę im powiedzieć, czym wrócił, ale szczerze, jestem strasznie ciekawy, co on takiego wykombinował. Wy już wiecie, czym wróciłem, ale Teensiaki dowiedzą się, oglądając ten film. Uśmiechnięta buźka, uśmiechnięta buźka. No i co kury, cwaniaczku, kto jest teraz królem? I wiesz, adres już pewnie znasz, domu Teens, czekam na twój ruch, a wy wariaty, kochani moi, żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zostawcie subskrypcję na tym kanale, lajka w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Siemano!